Witam wszystkich ponownie w Legend of Grimrock 2 z tej strony Chaberdach. Nareszcie dostałem w swoje łapy na krótką chwilę internet, więc mogłem sprawdzić, jak rozwiązać tę zagadkę. A rozwiązanie jest stosunkowo proste. Oczywiście, jeżeli. Oj, nie z tej strony. Oczywiście, jeżeli. Się jest inteligentnym. Ja nie jestem inteligentny i potrzebuję, żeby mi ktoś pokazał, więc z chęcią sobie skorzystałem z podpowiedzi właśnie kogoś mądrzejszego, kto wcześniej grał w tą grę, przeszedł to, wiedział jak odczytać wskazówki. No i jeszcze tylko dwa ruchy. Ostatni. I oto stoi przed nami otworem. Od razu sobie weźmy właściwy czar, bo wchodzimy. Oj, osiągnięcie odblokowane. Jak widzicie, no nawet nie mam teraz dostępu do internetu. Nie ma pokazanego, jak wygląda to osiągnięcie. Wchodzimy na cmentarz. Bardzo jestem ciekawy, co tutaj nas czeka. The Hub. Czyli gdzieś tutaj powinien być teleport, który nas zabierze w miejsce niedaleko zamku. A tu możemy coś wykopać zapewne. Spróbujmy oczywiście. Aj! Do cholery. Skubaniec. Chodź, chodź, chodź. Dobra, nie. On na niego nie działa poison. Tak. Okej. Chodź, kotku. Chrzanione gule. Okej. Krytyk, bardzo ładnie. O, jest następny... Nie. Jest następny krytyk. Okej. Padł. No, miał skubaniec trochę energii życiowej, ale... Jakoś poszło. Nic oczywiście nam nie zostawił. No nieważne. Badamy dalej te tereny. Nie posiadać internetu to jest naprawdę straszliwa rzecz. Czy ja mogę coś z tym drzewem zrobić? Nie. O. O, następne wykopki można uskuteczniać. Pewnie znowu będzie ten bydlak. Dokładnie. Aj, tu nie można uciec. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu. Okej. Nie ma się co z tobą bawić. Ogień. O, na ogień widzę, jesteś dosyć czuły. Okej. Aj, uciekł mi. Dobrze. No, byczku, czemu ty tak powoli, kurczę, masz cooldown tej swojej broni? Padł. I z... O, muchomor. Nic po nich nie zostaje, z tego co widzę. No nic. Skoro nic, to nic. Oczywiście będę badał sobie ściany już później. Pod kątem czegokolwiek do... Nie. Chodź. Aj. O, szybciutko padł. Oczywiście teraz tu jest trucizna. Dobra, widzę kryształ. Świetnie. I coś... grób do wykopania. Ho! A nie, to nie jest grób. Okej. Okej. W takim razie nie widzę, żeby cokolwiek się działo, kiedy wciskam te przyciski. Nieważne. Tu jest następny przycisk, który... Nie, do cholery jasnej. Zły pomysł, bardzo zły pomysł. Ranna. Nie może chodzić. Do cholendry jasnej. Pi. O, a ty od razu, drogi bratku, nie chciałem tego robić, ale skoro już wpadłem... O cholera, ty nie masz w ogóle napoi. To trzymaj, brachu. Dobra, to ci powinno wystarczyć. Tak mi się wydaje przynajmniej.
nożyk do łapki. Ile mamy pocisków w ogóle? 90. Można by używać tego pistoletu. O, dobra, co tu się kryje? Oprócz tego, że potrzebujemy światła trochę więcej. Teleport, do którego na razie nie mam dostępu. Jakieś żarło, to się na pewno przyda. Następny teleport i roślina. Roślinkę z chęcią. Ściany. Nic, nic, nic. I oczywiście nic. No to co? Aha, takie buty. Takie buty. Czyli tam generalnie nie ma chyba po co wpadać. Tu mi się zamyka to miejsce. No nieźle. Ale to mnie jakoś nie ratuje w danym momencie. To jest ciągle zamknięte. Bardzo ciekawe. Dobra. Bardzo, bardzo ciekawe. O! Takie buty. Dobra. Jest. Czyli co, przebrnąłem... W jakiś sposób przebrnąłem... dalej. I ostatni przycisk oraz do cholery... grób do odkopania. Pewnie będzie tu bitka. No właśnie, tak podejrzewałem. Bijmy go. Oj, na niego tak kiepsko działa pistolet. Cholera. Nie, nie zadaje dużo obrażeń, więc nie ma tragedii. Wciśnijmy ostatni przycisk. Do cholery. Jest. Dokąd to mnie doprowadzi? Do... do jakiejś dźwigni. Wow. 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 Totalnie nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, spróbujmy teraz... Dobra, spadnijmy. Jednoznacznie spadnijmy i znowu... Znowu trzeba... zrobić sobie jedną miksturkę. Elegancko. Włazimy do... No nie, bez jaj. Poważnie? Dobrze, spróbujmy... Cholera, jak to ugryźć? Jak to ugryźć? Nie za bardzo wiem, jak to ugryźć. Jeszcze nie. Jest. Nie. Nie ma. Spróbujmy teraz tutaj. Tragedia. Wow. Wow. Jest. Udało się. Kur! Okej, okay, jak stąd wyjdę, to oczywiście, że pokażę już ten moment. Okej. Okay. No i co teraz? Jest, wyszedłem. Nie wiem w jaki sposób, ale udało mi się wyjść. Czy mamy tu w ogóle jakiś kryształ w pobliżu? Jest kryształ w pobliżu, ja się cofnę do kryształku oczywiście. Skorzystanie z kryształu zapewniło mi też save'a. I co się okazało? Ta dźwignia dała nam dostęp do następnego power gemu. Więc miło. Mamy również jakąś
jakiś worek i roślinkę. Sprawdźmy od razu ten wór. To idzie do tej pani. Antidotum. Dobra, masz, powiedzmy, że... Holender, powiedzmy, że ty masz antidotum. Niech będzie. Oraz kluczyk Hubkey. To może się bardzo przydać. No i niepotrzebny worek mamy w tym momencie. Dobra, dwa niepotrzebne worki właściwie. Wyłaźmy już z tego miejsca. Co dalej można by zrobić? Można by zerknąć w ten korytarzyk. Co też na pewno uczynię. Następny grób do odkopania. Co? Nigdy nie wymówił nawet słowa. No to kopiemy. Czacha. Ciekawe. Gdzie mamy niepotrzebne rzeczy? Potrzebne rzeczy, powiedzmy, że mamy tutaj. Elegancko. Następna znajdźka przyjemna. Będzie achievement oczywiście. Tutaj tak jakby już wszystko wybadałem. Nie tak jakby, a po prostu wszystko. Okej, więc zostaje mi... Następny grób. Tutaj tych guli chyba będzie naprawdę od groma. No ale zawsze to jest exp. Zawsze to... A nie, to nie jest grób. Zawsze to jest exp. Mamy jakiś kluczyk elegancko, ale zanim użyjemy go... Może by warto było odwiedzić dół tejże lokacji. Tym razem dla odmiany pójdziemy w prawo. Tu jakieś kości mamy. Mamy jakieś jedzonko? Nie. Musimy ser dać jej. Żryj. Co tutaj na nas czeka? Następna porcja grobów, które możemy sobie odkopać. Kurde, czy tu jest tak ciemno, czy to ja po prostu już mi zgasło światło? Okej, kopiemy. Miksturka z życia. Świetnie. A tu... Na pewno gul. Nie gul. Ciekawe. Bomby. Bomby dla tego pana. Aha, tutaj masz takie bomby. Świetnie. Jeszcze jest nieobciążony. Fantastyka. I roślinka. Z miłą chęcią. Gdzie mnie to zaprowadzi? Strzały. Bardzo miło. Bardzo miło. Okej, czyli zrobiliśmy kółko generalnie. Tak czy tak to musimy podążyć teraz w ten korytarz i zobaczyć, co tutaj na nas czyha. Dobra, najpierw zanim się... Dawaj. Kurde. Aj, się wdupcyłem, dobra. A tu co? A ty skąd, do cholery? Dobra, tego się pozbędziemy. Nie jest aż taki mocny i straszny. Myślałem, że będzie potężniejszym, poważniejszym przeciwnikiem, ale... Ale jednak nie. Okej. A jeszcze jeden. Ty dziadu. Skąd wyście się tutaj w takiej ilości straszliwej wzięły? Do cholery jasnej. Okej. Jeszcze raz. Oczywiście tym razem będę używał Shield Potionów i Speed Potionów. Jednoznacznie, bo bez tego będzie tragedia i to na całej linii. Oczywiście musiałem sobie przerwać czynność. I oczywiście ghoul. Dobra, z tym sobie chyba poradzimy. Okej. Aj, nie w tą stronę. Do jasnej anielki. Chodź, bratku. Jeszcze do końca. No, chodź. Okej, zdechł. Zdech coś zostawił? Nic nie zostawił. Ale i tak to nie będzie mój największy problem, z tego co mi się
Nawet nie to, że wydaje, co wiem. Bo tu zaraz się zaczną niezłe jaja dziać. No właśnie. I od razu ruszmy się. Masz. Oczyśćmy sobie trochę teren. Gdzie on będzie? Gdzie on będzie? Byczku, schowaj mi. Aj, pudło. Dobra, nieważne. Aj. Aj. Dobra, idą następnie do cholery. Zaraz trzeba będzie użyć jednak miksturek. Już właściwie. Shield, speed. Ty masz też shield? Masz shield, masz speed. Okej. Okay. Czemu ty się... No to jedziemy z nim. Zobaczymy, jak to działa. Elegancko. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Tylko żeby teraz mi nie zginęli. Będzie tragedia. Bij. Świetnie. No zdecydowanie lepiej to wygląda. Dobrze. Wycofajmy się. Oczyśćmy sobie najpierw tyły. Podejrzewam, że to nie byli wszyscy milusińscy. Chociaż z przyjemnością bym chciał stwierdzić, że się mylę, ale czy tak będzie? Raczej nie. Już mi shield połszony przestały działać. Łać. Okej. Okej. Aj. Niestety mój rogiu obrywa niemiłosiernie. Zdechł. Czyli co, tyły tak jakby póki co wyglądają na wyczyszczone i przetrwaliśmy, więc szybki sejwik. I jednoznacznie wchodzimy na ten arcy niebezpieczny teren. Aj, aż 13, wow. Dawaj. Elegancko. Dobra, przełączamy się na inną broń. Jednoznacznie. Świetnie. Magiczka ma tak jakby lekkie problemy z maną. Właściwie to z jej niedoborem. Ale... Ajajaj. Ale nic to. Będziemy musieli sobie radzić. Skubaniec jest naprawdę cwany. Wie, że będę chciał go flankować. Okej. No, chodź, staruszku. Świetnie. Świetnie. Wskoczył mi pod ciosa. W piąteczkę oczywiście. Wyzbierać, co się da. Rozglądać się, czy nic mi nie grozi z tylnych części mojego ciała, czyli od dupy strony. Ale wygląda na to, że niekoniecznie. Dobra, wykopmy, przepraszam, ten grób. Zobaczmy, co się tutaj kryje w ogóle. Aj, następny milusiński. Nie, w tą stronę, dobra. W tą... Tutaj można tańczyć. Chyba. Tak, tu można tańczyć. Zdechł. Szybciutko, wow. Dobra, przynajmniej jeden gul mniej. Czy tu coś jeszcze? O, jeszcze do kopania coś. Świetnie. Aha, i sokista nam głoduje. Wykopaliśmy jakąś miksturę. Miło. Stary jedz. Co to za mikstura? Health potion. Jednoznacznie od razu jej użyję. Nie chciałbym zbyt szybko zginąć. Mamy następny przycisk jakiś. Dziury, do których przede wszystkim chyba warto było wpaść. Portal. Przyjemnie czy nieprzyjemnie? Nie wiadomo. Wykopmy grób oczywiście. Gdzie ta łopata jest? Aj, do dupy. Dobra, tu można tańczyć.
A można cię... Nie można cię zepchnąć, cholera. Szkoda. Przyjemnie było, jakby cię można było zepchnąć, facet, ale chyba nie tym razem. Elegancko, zdechłeś. Bardzo miło, bardzo miło. No i dobra, i co mi zrobi ten portal? Jestem ciekawym. Chyba warto było zostawić tutaj jakiegoś kamienia, jeżeli jakiegoś mamy. Ale nie wygląda na to. No nic, trudno. Jeszcze takie roślinki. Nie mamy kamienia, za to mamy... Kurde, worek. No cholery mi ten worek tutaj. Niech sobie leży tak. Coś jeszcze ciekawego? Okej, okay, myślę, że styka. Strasznie kusi, żeby tam wpaść. Ale mamy jeszcze tutaj nierozwiązaną sytuację z tym korytarzem. Tutaj raczej tyłki mamy bardzo mocno bezpieczne. Nic nie powinno nam wyleźć w najbliższym okresie. A tu mamy, jak sami widzicie, kilka ciekawych miejsc. Zejście na dół i jeszcze jedną odnogę. Hu, hu, hu. Z mostkiem, w którym też możemy spaść. I który prowadzi nas do jakiegoś ciekawego miejsca. Tylko, że niestety póki co zamkniętego przed nami. Dobra, mamy jeszcze jeden worek. Wciśnijmy go, a czemu by nie? Czemu by nie? Aj! Stop! Huhuhu! Jeszcze raz. Czy możemy tutaj się wbić? Quick save, oczywiście. No, otwieraj się. Bramko. Nie, poważnie. O, czyżby chodziło o to, żeby rzucić na przykład czymś? Aha, aha. Takie buty. Tu są w ogóle... Okej, okay, jasna sprawa. Ha. Teraz pytanie. Dobra, oddawaj worek. Byku, trzymaj worek. Czy trzeba rzucić... Aj, dupa. Dupa. Tak, chyba trzeba rzucić do wszystkich, że tak powiem, po kolei. Dobra, mamy trzy osoby rzucające, strzelające, więc jeszcze raz. Szybko! Jest, przedarłem się w jakiś sposób. Straciłem dużo rzeczy rzucanych, ale wbiliśmy się na nowy teren. O, Holender. A to niewesołe. Znowu zagadka typu domyśl się. Zagadka typu domyśl się, czyli jedna z najmniej lubianych przeze mnie. I znowu gram w pociemku. Bez światła. Możemy sobie spokojnie łazikować. Aj, już wiem. Już wiem. To musi zostać. To nie jest zagadka typu domyśl się, tylko po prostu te teleporty przerzuciły mi moje rzucane przedmioty tutaj, dzięki czemu się dostałem w to tą miejscówę. Aj. Elegancko. Nie, 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 bardzo nieelegancko, bardzo nieelegancko, bardzo, bardzo nieelegancko. Dobra, ty się tam krzątaj, ty. Aj. Takie buty. Dobra, tańczymy w takim razie. Nie, dwa, dwa, dupa. Dupa. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Ty tam też chodź. Skakujcie, obydwaj. Dobra, poszło. Obydwaj oberwali. Ho, ho, ho. To będą jaja. Okej, okay, ucieczka szybka. Czy to jest zamrażające w ogóle? To jest dobre pytanie. Nieważne. W tym momencie jest to totalnie nieważne. Speed potion. Nie, to jest shell potion. Okej, okay, jeszcze lepiej. Aj! Dobra, zginął. No, dawaj, 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 dawaj.
Jeszcze następny tam czeka. Kurde, balans. Bardzo niewesoło. Ale na szczęście mamy ochronę. Jest, padł. Teraz wypróbujmy to. Tak, to jest zamrażanie. Świetnie. Włazi w niego jak w, nie wiem w co. Nieważne. Nie mam, brak mi porównań. Teraz jestem zestresowany teologicznie. Giń! Dobra, zginął. Okej. Niefortunne było wejście na ten teren i rozbicie garnka. Zresztą zagubiłem się w tym momencie. Tam jeszcze jeden gnojek łazi. Więc na razie sobie damy z nim spokój. Tutaj mamy za to jakąś receptę następną. Pycha. Na co to jest recepta? Co? Necromancer Potion. Dwa Black Mossy. Od razu wykorzystajmy. Zróbmy to. Co to jest Black Moss w ogóle? To jest dobre pytanie. Aha, dwa takie. Jasne, spróbujmy. Aj. To jest Black Moss? Tak. Alchemy level 5. Dupa. Nie zrobię. Nie zrobię. Okej, olać w takim razie. O, w ogóle to przydałoby się chyba przeładować ten rewolwer. Dokładnie. Okej, kończy się, recepta jest znaleziona. Jest już nasza. I mamy możliwość rozwalenia następnych garków. Co nam podpowie... Aha, to już rozwiązane mam. Dobrze. To chodziło o krasnala, który w nocy robił nam mostek. Okej. Spróbujmy to jakoś sensownie przejść. Żeby nie narobić sobie kłopotów za bardzo z tym zombiakiem. No oczywiście, że kurde, przecież ten bałwan... Speed Potion jeszcze masz jeden. Dobra, wykorzystaj jednoznacznie. A ty wykorzystaj Shield Potion jednoznacznie. I lecimy teraz. Zobaczmy, jak to pójdzie nam w takim wydaniu. Wow, mordę. Ale odrywamy. Jest, padł. Świetnie. No i co tutaj się... Grób. Od razu go wykopmy. Zróbmy sobie rozkopki. Zobaczmy, co ten grób kryje. Jeżeli następnego gula... Nie, na szczęście. I tą pyszną bombę zamrażającą. Świetnie. No i co, ludzie? Mnóstwo terenu zwiedziliśmy. Naprawdę, mnóstwo terenu zwiedziliśmy. Mamy jeszcze do zejścia w tutaj i tutaj na dół, w te korytarzyki. Ale to już zobaczymy w następnym odcinku. Zdecydowanie. Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem.